Dzień dobry, miło mi spotkać się z Wami w kolejnym filmiku. Ostatnio przeglądałam sobie internet i trafiłam na ciekawy książkowy tag, w którym wybierało się jakiś rok, a następnie opowiadało się o premierach książkowych z tego roku. Zastanawiałam się nad nim, ale ostatecznie stwierdziłam, że pytania do tego tagu trochę mnie ograniczają, a ja wolę ugryźć ten temat po swojemu. Właśnie dlatego dzisiaj cofniemy się o 100 lat, do 1923 roku i opowiem Wam po pierwsze o ciekawych premierach książkowych z tego roku, a na deser wspomnę o kilku pisarzach mocno właśnie z tym 1923 rokiem związanych. Zapraszam do oglądania, zapraszam do mojego wehikułu czasu, przenosimy się do 1923 roku. Mam wrażenie, że absolutnie każdy słyszał o Januszu Korczaku, ale czy każdy słyszał o Henryku Goldschmidcie? Pewnie nie, a szkoda, bo to jedna i ta sama osoba. Janusz Korczak tak naprawdę nazywał się Henryk Goldschmidt. Już samo nazwisko wskazuje nam, że był pochodzenia żydowskiego. I nie wiem, czy wiecie, ale Janusz Korczak identyfikował się i jako Żyd, i jako Polak. Był oczywiście bardzo mocno związany z takim środowiskiem dziecięcym, właściwie z walką o prawa dzieci, o to, żeby te dzieci miały jak najlepsze warunki do nauki, do zabawy, a w 1923 roku właśnie, czyli w roku, do którego dzisiaj się cofnęliśmy, premierę miała jedna z książek Janusza Korczaka, chyba ta najbardziej znana, Król Maciuś Pierwszy. Nagrywanie tego filmu było też dla mnie okazją do przeglądnięcia mojej domowej biblioteczki. Powiem Wam, że byłam pewna, byłam przekonana, że w mojej biblioteczce mam Króla Maciusia I. Okazało się, że ja go nie posiadam. Mam za to Kajtusia Czarodzieja, czyli książkę wydaną trochę później, bo w 1934 roku, ale przy okazji Wam o niej wspomnę może tak króciutko, skoro już ją ściągnęłam z półki, żeby pokazać Wam, że no mam książkę Janusza Korczaka, ale po prostu zupełnie nie tę, której się spodziewałam. To jest książka opowiadająca o przygodach chłopca Antosia, który nazywany jest Kajtusiem i posiada takie magiczne zdolności. A my tutaj na kartach tej książki poznajemy jego przygody. Ale wróćmy do tego 23 roku i do Króla Maciusia I. Dajcie koniecznie znać, kto z Was czytał Króla Maciusia I, bo ja niestety, wstyd się trochę przyznać, znam go tylko z tej animowanej wersji. Był taki serial animowany chyba w latach 2000, czyli w czasach mojego, powiedzmy, dzieciństwa. Załapałam się na ten serial. A jakimś cudem ominęła mnie książka, zdecydowanie będę chciała to nadrobić. W Królu Maciusiu I poznajemy tytułowego Maciusia, małego chłopca, który po śmierci swojego ojca zostaje królem. Zostaje królem i oczywiście chce pokazać, że jest tak odważny, tak pewny siebie, jak jego poprzednicy. Dlatego też na przykład wyrusza na wojnę, powołuje dziecięcy sejm, ale z różnym skutkiem. Te jego działania mają różny skutek. Raz są dobre, raz są złe. Resztę możecie sobie dopowiedzieć. Ja zdradzę tylko tyle, że również w tym samym roku, w 1923, wyszła druga część przygód Króla Maciusia pod tytułem Król Maciuś na bezludnej wyspie. Więc dopowiedzcie sobie sami, dlaczego ten Król Maciuś wywędrował gdzieś z tego swojego królestwa, zniknął ze swojego królestwa, a pojawił się na bezludnej wyspie. Jeśli wiecie, to oczywiście nie zdradzajcie, żeby nie zepsuć zabawy tym, którzy tej książki jeszcze nie czytali. Powiem Wam, że ja, przygotowując się do tego filmu, nabrałam ogromnej chęci do przeczytania którejś z książek Janusza Korczaka. Możliwe, że zacznę od tego Kajtusia Czarodzieja, bo mam go akurat przy sobie. Był pisarz, więc teraz dla odmiany pora na pisarkę. W swojej biblioteczce mam całkiem sporo jej książek, łącznie z jej dziennikami, więc to jest może dla mnie taki pewien znak, że powinnam zainteresować się jej twórczością trochę bardziej, troszkę bardziej w niej pobuszować. No zobaczymy, czy przyjdzie na to czas. Najbardziej znanymi książkami tej pisarki są Granica i Medaliony. No to teraz wszystko się wyjaśniło. Oczywiście Zofia Naukowska. Mam przy sobie i Granicę, i Medaliony. Granice, czyli książkę, która przedstawia nam historię Zenona Ziembiewicza. Książkę, którą możecie kojarzyć chociażby ze szkoły. To jest książka z 1935 roku.
A Medaliony to książka już z roku 1946. Poznajemy w niej 8 opowiadań, 8 historii przedstawiających losy ludzi, którzy przeżyli prześladowania w czasie wojny. No jednak, jak sami widzicie, i jedna, i druga książka w 1923 roku wydawane nie były. W 1923 roku pojawiła się na rynku wydawniczym inna książka Zofii Naukowskiej, Romans Teresy Henert. Być może o niej słyszeliście, jeśli już ją czytaliście, to dajcie koniecznie znać tym osobom, które jeszcze tego nie zrobiły, czy warto, jakie są może Wasze wrażenia. Oczywiście nie zdradzając za wiele. Kogo my tutaj poznajemy? Poznajemy tytułową Teresę, która jest kobietą z niższych sfer, ale za to bardzo piękną. I jak się okazuje, ta jej uroda toruje jej trochę drogę w życiu, dlatego że początkowo jest utrzymanką pewnego młodego bogacza, później to jej życie trochę się komplikuje, ona wdaje się w różne romanse, a te jej romanse stają się z kolei pretekstem do rozmów innych bohaterów tej książki, rozmów dotyczących takich tematów społeczno-politycznych w dwudziestoleciu międzywojennym, w tej pierwszej połowie dwudziestolecia międzywojennego. Tutaj podejmuje się też krytykę elit, a sama powieść właśnie ze względu na te rozmowy toczące się między jej bohaterami, rozmowy o charakterze takim społeczno-politycznym, nazywana jest powieścią społeczno-polityczną. Właśnie. Wspominałam Wam o tym, że mam w swojej bibliotece więcej książek Zofii Naukowskiej i rzeczywiście tak jest. Korzystając z okazji, je Wam pokażę, bo może przypomnę Wam w ten sposób o tym, że Wy też troszkę książek w tych swoich biblioteczkach Zofii Naukowskiej macie i może też postanowicie znaleźć dla niej trochę czasu. Po pierwsze, mam tutaj taki zbiór opowiadań. Jak widzicie, ja dysponuję kilkoma tomami tutaj z serii wydawnictwa Czytelnik. Mam Dom nad Łąkami. Pamiętam, że Dom nad Łąkami czytałam ładnych kilka lat temu i zrobił na mnie dobre wrażenie, ale wtedy nie zaiskrzyło. Jestem ciekawa, czy zaiskrzyłoby teraz. No zobaczymy, jakby to było. Może kiedyś odtworzę sobie ten Dom nad Łąkami. Mam też Węże i Róże, powieść Narcyza oraz wspomniane już dzisiaj 2 tomy Dzienników Zofii Naukowskiej. Podobają mi się te wydania, powiem Wam. Mają takie proste okładki, to są okładki takie płócienne, ale tutaj z takimi naklejkami z przodu. Myślę, że Dzienniki dobrze jest czytać też zapoznając się z innymi powieściami, innymi książkami tej autorki, więc to byłby taki większy projekt. Na razie, przyznam się Wam szczerze, nie mam ochoty na naukowską, ale z tych jej bardziej znanych książek to zawsze bardzo lubiłam czytać Medaliony. I Medaliony jeszcze w czasach tych takich szkolnych czytałam przynajmniej kilka razy. Niekoniecznie wtedy, kiedy one były lekturą. Po prostu ich lektura bardzo mnie satysfakcjonowała. Rok 1923 jest też rokiem, w którym ukazała się ostatnia ukończona powieść Józefa Konrada, czyli Józefa Korzeniowskiego, powieść Korsarz. Oczywiście pierwotnie wydana w języku angielskim. Swoją premierę w Polsce miała w 1947 roku dopiero, a przetłumaczył ją Jerzy Bohdan Rychliński. Sam Konrad mówił o tej książce, że jest to książka sentymentów, wielu sentymentów. I rzeczywiście czuć w tej książce taką niechęć, można powiedzieć troszkę autobiograficzną, niechęć Józefa Konrada do rewolucji, taką tęsknotę, nostalgię za Morzem Śródziemnym. Niektórzy doszukują się jeszcze dalej idących podobieństw nawet między Konradem a głównym bohaterem tej powieści. Sama ta powieść zdobyła dużą popularność, ale jak to często w takich sytuacjach bywa, nie zyskała sobie uznania krytyków. W tej powieści przenosimy się do czasów napoleońskich, do roku 1802, na farmę w pobliżu Toulonu. Dociera tam starszy francuski żołnierz, na tej farmie jest też piękna młoda kobieta. Mogłoby się nam wydawać, że skoro akcja tej książki toczy się właśnie na takiej farmie, to będzie tam cicho i spokojnie, ale okazuje się, że no, nie do końca. Gdy Napoleon Bonaparte dochodzi do władzy, na farmę przybywa młody porucznik marynarki wojennej, który ma wypełnić misję przeciwko angielskiej flocie na Morzu Śródziemnym.
Ta kobieta zakochuje się w tym mężczyźnie, a nasz główny bohater zostaje wciągnięty w jego działania. Więc jak najbardziej różne intrygi na kartach tej książki spotkacie. Wiem też, że na jej kartach znajdziecie malownicze opisy, więc jeżeli gdzieś z tym Josephem Conradem było Wam do tej pory nie po drodze, no to może zaczniecie sobie od tej książki, bo wydaje mi się, że to będzie coś takiego trochę bardziej dostępnego, skoro zdobyło dużą popularność wśród czytelników, a krytyka nie do końca była zachwycona. Ja w swojej biblioteczce, bo też oczywiście przeglądałam moją biblioteczkę pod kątem powieści Josepha Conrada, znalazłam Lorda Jima, którego też czytałam całe lata temu. I powiem Wam jedno, jeśli macie ochotę na przeczytanie Lorda Jima, to ta ochota musi być duża, dlatego że jeżeli zaczniecie czytać tę książkę bez większego przekonania, ja mam tutaj wydanie dwutomowe, bardzo ładne, bardzo mi się podoba, to możliwe, że porzucicie ją w trakcie, dlatego że tutaj akcja nie biegnie na łeb, na szyję. Główny bohater przeżył w młodości takie niezbyt miłe, wiem, że to nieadekwatne słowo, ale no niech będzie, niezbyt miłe doświadczenie podczas pracy w porcie, które dość mocno rzutowało na jego późniejsze życie. On chciał wykazać się bohaterstwem, ale cierpiał na strach przed działaniem, to znaczy nie potrafił działać. Oczywiście nie brakuje w tej powieści takiej tematyki marynistycznej. Jest to opowieść, piękna zresztą opowieść o honorze, o tym, jak należałoby rozumieć honor. Druga z powieści Josepha Conrada, którą mam w swojej biblioteczce, to jest Wykolejeniec. Powieść nieco mniej znana i powiem Wam, że na razie na pewno po nią nie sięgnę, dlatego że wcześniej musiałabym zapoznać się z inną powieścią Josepha Conrada, a właściwie z jego powieściowym debiutem. To jest książka mocno związana z szaleństwami Almayera, a szaleństw Almayera w swojej biblioteczce nie mam, więc póki co no ten Wykolejeniec też będzie musiał troszkę poczekać. Powieść szczegółowo opisuje zgubę Petera Willemsa, nikczemnego, niemoralnego człowieka, który uciekając przed skandalem w Makassar, znajduje schronienie w ukrytej wiosce tubylczej tylko po to, by zdradzić swoich dobroczyńców z powodu pożądania do córki wodza plemienia. Opowieść przedstawia powracającą postać Conrada, Toma Lingarda, który pojawia się również właśnie w Szaleństwie Almayera i Ratunku. Pojawiają się tu także inne postaci z tych powieści. Dzieło to jest przez wielu uważane za niedoceniane. Conrad romantyzuje środowisko dżungli i jej mieszkańców w stylu podobnym do swojego jądra ciemności, więc okazuje się, że Wykolejeniec może być też takim bardzo ciekawym, lekturowym może uzupełnieniem jądra ciemności. Jestem ciekawa, czy jeśli oglądacie moje filmy, wiecie, jakie książki szczerze nie lubię, nie cierpię i na pewno nie zamierzam przeczytać w najbliższym czasie. Nie wiem, może kiedyś mi się to zmieni, ale na razie jej szczerze nie cierpię. Mam z nią złe wspomnienia jeszcze z czasów studiów. Tak, to jest Generał Barcz Juliusza Kadena Bandrowskiego. Dlaczego ja go dzisiaj pokazuję? Dlatego, że okazało się, że Generał Barcz został wydany właśnie 100 lat temu, w 1923 roku. Może to jest jakieś przeznaczenie, może ja naprawdę powinnam po tego generała Barcza sięgnąć, skoro on wyskakuje mi, można powiedzieć, z przysłowiowej lodówki, ale póki co będę się opierała. To jest powieść polityczna, w której bohaterowie są podobni do ludzi, między innymi ze świata głównie, ze świata polityki, z czasów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Generał Barcz jest na przykład bardzo podobny do Józefa Piłsudskiego. Jak dla mnie było tu jednak trochę za dużo polityki i dlatego porzuciłam tę książkę gdzieś przy początku z taką dużą niechęcią. W swojej biblioteczce okazało się, bo też nie zdawałam sobie z tego sprawy, mam inną książkę Juliusza Kadena Bandrowskiego i przyznam się szczerze, że jeżeli kiedyś będę chciała sięgnąć po tego autora,
to pewnie nie zacznę od generała Barcza, ale będę próbowała tę moją niechęć przezwyciężyć jakąś inną książką autora i całkiem możliwe, że ta, którą teraz trzymam w ręce, sprawdzi się w tej roli doskonale. Miasto mojej matki w cieniu zapomnianej Olszyny. Miasto mojej matki to jest zbiór opowiadań. Gdzieś wyczytałam, że są to opowiadania młodzieżowe, ale raczej związane po prostu z taką tematyką dzieciństwa. Opowiadania mają charakter autobiograficzny, opisują dzieciństwo autora, rodziców, rodzinę, opowiadają o dojrzewaniu i kształtowaniu się wyobrażeń o świecie. W opowiadaniach obecne są wątki moralizatorskie, sentymentalne, nostalgiczne, ale również żartobliwe. Wydaje mi się, że to będzie lektura, no, zdecydowanie przyjemniejsza od generała Barcza. Dzisiejszy film będzie zdecydowanie bardzo różnorodny, chyba tak różnorodny jak ten rok 1923 był. Przywołuję bowiem teraz Herberta George'a Wellsa, czyli brytyjskiego pisarza i biologa, autora ponad 64 książek, w tym oczywiście książek z zakresu biologii, autora głównie książek science fiction, a przyznam, że z książkami science fiction raczej nie jest mi po drodze. Niemniej, Wojna Światów, Wehikuł Czasu, Wyspa Doktora Morier. To są chyba takie najbardziej znane tytuły Herberta George'a Wellsa, ale w 1923 roku światło dzienne ujrzała inna jego książka, również science fiction, Ludzie jak Bogowie. Po polsku ona została wydana kilka lat później, w 1928 roku, w przekładzie Janiny Sujkowskiej. Tutaj ziemianie trafiają do świata równoległego, do świata, który jest znacznie lepszy od naszego. Właściwie on jest taką utopią, dlatego że w tym świecie nie ma ani chorób, ani wojen, ani innych takich nieszczęść, które my znamy z naszego życia. Podobno nawet do książki Ludzie jak Bogowie nawiązywał, właściwie wszczął z nią polemikę sam Aldous Huxley w książce Nowy Wspaniały Świat, która właśnie postrzegana jest jako taka antyutopijna polemika z książką Wellsa Ludzie jak Bogowie. Więc i w świecie książki science fiction, jak widzicie, w tym 23 roku działo się sporo, bo Wells wydał książkę, która później zainspirowała troszeczkę Huxleya. Nagrywanie tego filmu zdecydowanie sprawia, że wyszłam ze swojej strefy komfortu i opowiadam Wam o książkach i o autorach, o których pewnie inaczej bym Wam nie opowiadała, dlatego że za niektórymi z nich zwyczajnie nie przepadam. Jednym z nich jest właśnie Stanisław Ignacy Witkiewicz, który z tym 23 rokiem również ma związek. Ale ani za sprawą szewców, których mam tutaj przy sobie i których po dziś dzień nie rozumiem. Oczywiście czytałam opracowania tych szewców, ale szczerze mówiąc nadal mam z tymi szewcami duży problem, ani nie za sprawą dramatu w Małym Dworku. 1923 rok jest związany z Stanisławem Witkiewiczem za sprawą jego dramatu Wariat i Zakonnica. Ten dramat do tej pory wystawiany jest na deskach teatrów, bo sprawdzałam repertuary różnych teatrów i okazuje się, że co jakiś czas właśnie on na deskach teatrów jest wystawiany. Wariat i Zakonnica, czyli nie ma złego, co by na jeszcze gorsze nie wyszło. Mamy tutaj bohatera Walpurga, poetę dekadenckiego, grafomana, który jest uwięziony w domu dla obłąkanych i uwięziony też dodatkowo w swoim takim kaftanie bezpieczeństwa. Uwodzi tam zakonnicę, która miała go pilnować. W pewnym momencie tej sztuki ożywa też trup, więc Stanisław Witkiewicz kolejny raz bawi się tutaj takim światem, który my dobrze znamy, zmienia w nim różne rzeczy, burzy granice między życiem i śmiercią, burzy granice między tym, co rzeczywiste, a tym, co wyobrażone. Temat ciekawy, więc może i ten Wariat i Zakonnica mógłby mi przypaść do gustu, ale nauczona doświadczeniem przypuszczam, że podchodziłabym do niego jednak jak do jeża. Główny bohater jest w tej sztuce żywy i martwy jednocześnie. Zabieg zdecydowanie intrygujący, ale czy w moim stylu? Nie wiem. Witkiewicz zresztą, jak to u niego bywa w jego dramatach, śmieje się z zastanego porządku, z tego zastanego świata i można albo to lubić,
albo tego nie lubić. Kto w 1923 roku miał urodziny? Oczywiście Wisława Szymborska, której rok przecież teraz obchodzimy. Urodziła się 2 lipca i dlatego też w tym moim filmie się pojawi, dlatego że urodziła się właśnie 2 lipca 1923 roku, czyli obchodziłaby w tym roku, w lipcu, 100 urodziny. Ja mam w swoich zbiorach 2 książki. Chciałabym powiedzieć Wisławy Szymborskiej, ale właściwie jedna jest Wisławy Szymborskiej, a druga jest częściowo książką Wisławy Szymborskiej, dlatego że mam tutaj taką pozycję: najlepiej w życiu ma twój kot, listy Wisławy Szymborskiej do Kornela Filipowicza i Kornela Filipowicza do Wisławy Szymborskiej. Wisława Szymborska z Kornelem Filipowiczem była związana ponad 20 lat, taką bardzo mocną więzią, ale nigdy nie mieszkali pod jednym dachem. Niemniej, no właśnie, byli tacy bardzo mocno ze sobą związani, kiedy nie widzieli się dłużej, pisywali do siebie piękne listy. A po śmierci Filipowicza Wisława Szymborska napisała ten słynny, znany wiersz Kot w pustym mieszkaniu. Czytając te listy, możecie poczuć się trochę tak jak taka dawniejsza pani z poczty, która odkleja przychodzące tam co ciekawsze listy i czyta sobie, co tam w nich ktoś napisał. Więc wy możecie zrobić to teraz całkiem legalnie i poczytać sobie korespondencję między Wisławą Szymborską a Kornelem Filipowiczem. To jest książka z roku 2016, wydana nakładem wydawnictwa Znak. A druga książka Wisławy Szymborskiej, którą mam tutaj przy sobie, to są wszystkie lektury nadobowiązkowe, zbiór felietonów Wisławy Szymborskiej. Felietonów o tematyce przeróżnej, bo myślę, że wiecie o tym, że Wisława Szymborska przeróżnymi rzeczami się interesowała. Mamy na przykład felieton zatytułowany Pismo chińskie. Mamy felieton Stara poezja armeńska. Mamy felieton Opowiadania o zwierzętach. Moje młode lata. Jan Matejko wszystkim znany. Jarosław Haszek, o nim też za chwilę będzie mowa. Kupcy w XVI wieku. Album poezji miłosnej, Kasanowa. A nawet Drogi i bezdroża ewolucji mięczaków. Dla każdego coś ciekawego. Książka spora, więc wśród tych felietonów można znaleźć tematy bardziej i mniej interesujące. Obchodzimy rok Wisławy Szymborskiej w związku z jej 100 urodzinami, a tu okazuje się, że powinniśmy też obchodzić rok Józefa Hena, dlatego że on również w 1923 roku się urodził, 8 listopada, i również w tym roku przypadają jego 100 urodziny. Mówię tutaj o Józefie Henie, ale właściwie powinna mówić o Józefie Henryku Cukrze, dlatego że takie oryginalne nazwisko Józefa Hena to jest Cukier. Józef Hen to pisarz, scenarzysta filmowy żydowskiego pochodzenia, a ja w swojej biblioteczce mam jedną jego książkę, Twarz pokerzysty. Kupiłam ją całe lata temu jeszcze na Pchlim Targu przy hali targowej w Krakowie. Przeczytam Wam, cóż to jest takiego. To interesująca powieść z sensacyjną fabułą, w którą wpisany został dramat sumienia. Akcja toczy się na ziemiach pionierskich z charakterystyczną dla takich obszarów gwałtownością konfliktów. Rozgrywa się od początku do końca w 2 zmieniających się planach czasowych. W październiku 1945 roku, a więc zgodnie z rzeczywistością historyczną, i współcześnie, bo to teraz bohater opowiada swoją niezwykłą przygodę powojenną autorowi. Ja na razie na Twarz pokerzysty nie mam ochoty, ale może Wy właśnie w związku z tym, że Józef Hen urodził się w tym samym roku co Wisława Szymborska, zdecydujecie się sięgnąć się po którąś z jego książek. Zbliżamy się ku końcowi i opuszczamy polskie podwórko. Przenosimy się na podwórko czeskie. Jarosław Haszek, Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. Ja mam tutaj takie wydanie. To jest wydanie Państwowego Instytutu Wydawniczego z 1980 roku. Jarosława Haszka przywołuję dzisiaj dlatego, że w 1923 roku zmarł. Zmarł i nie dokończył 4 tomu Przygód dobrego wojaka Szwejka, który właśnie w latach, przygody te właśnie w latach 20. były wydawane. W 1921 roku opublikowano 1 tom Przygód dobrego wojaka Szwejka, a w kolejnych latach kolejne tomy. Głównym bohaterem tych Przygód dobrego wojaka Szwejka jest oczywiście dobry wojak Szwejk, czyli sprzedawca psów i
Pucybut. Sama opowieść jest, jak już wspomniałam, chyba antywojenną opowieścią, a sam bohater, wojak Szwejk, pojawiał się już wcześniej w twórczości Haszka, no ale nie na taką skalę. Dzisiaj już była mowa o jednej takiej książce, która odniosła ogromny sukces wśród czytelników, ale niekoniecznie duży sukces wśród krytyków. Podobnie jest z przygodami dobrego wojaka Szwejka. Z okładki z tyłu książki wyczytałam, że Haszkowi przypisuje się autorstwo ponad 1000 opowiadań drukowanych w różnych pismach i pod różnymi pseudonimami. Ukazując w krzywym zwierciadle wojskową biurokrację i militaryzm w armii austro-węgierskiej w okresie I wojny światowej, stworzył jedną z najświetniejszych satyr na absurdalny mechanizm polityczny świata. Aktualność głosnej książki Haszka, tłumaczonej na wiele języków świata, nie wygaśnie, póki ludzie będą wkładać mundury. Książka więc wciąż aktualna. Jeśli jeszcze jej nie czytaliście, to przeczytajcie. Ja czytałam, kiedy byłam na studiach, tak, jeszcze właściwie zanim zaczęłam nagrywać na YouTubie, więc całe lata temu. Pamiętam, że lektura sprawiła mi dużą przyjemność, ale nie jestem też pewna, czy wtedy odkryłam wszystkie te drzemiące w niej sensy. Tutaj na okładkach tych książek, pewnie Wam to teraz pokażę, znajdują się kadry z czechosłowackiego filmu kukiełkowego Dobry wojak Szwejk. Chętnie bym taki film właśnie kukiełkowy sobie obejrzała. Zbliżamy się już ku końcowi i chciałabym opowiedzieć Wam już o ostatniej osobie ze świata literatury związanej z rokiem 1923. W jaki sposób związanej? Ano wtedy zmarła. Taki to związek. Catherine Mansfield. Pisarka brytyjska, chociaż może powinnam powiedzieć, że pisarka nowozelandzka, bo właśnie Nowa Zelandia jest miejscem jej urodzenia, ale z tej Nowej Zelandii wyjechała już w wieku lat 13 i od tej pory czas spędzała właśnie w Anglii. Zmarła dość młodo, w wieku 34 lat, na gruźlicę, a ja mam tutaj jeden ze zbiorów jej opowiadań, Garden Party. To jest zbiór w oryginale wydany w 1922 roku, czyli rok przed jej śmiercią. Ukazuje w nim przepaść między klasami społecznymi. To w ogóle był taki bardzo bliski jej temat, a z takich smaczków polskich to napisała taki wiersz do Stanisława Wyspiańskiego. Co wskazuje na to, że pewnie z tym Stanisławem Wyspiańskim się znała. Inspirowała się utworami Oscara Wilda i Czechowa. Jak ta inspiracja wypada, chętnie sprawdzę, dlatego że już kilka razy wyciągałam tę książkę z półki mojej biblioteczki, ale coś mnie od niej odciągało i nadal ją tam wsuwałam. Objętościowo niewielki dorobek pisarki Catherine Mansfield zajmuje nieprzeciętną pozycję w literaturze światowej. Umiejętność wydobywania uroku i piękna z rzeczy powszednich, świetna znajomość psychologii, głęboki humanizm, piękny język. Wszystko to sprawia, że utwory jej są wciąż czytane z niesłabnącym zainteresowaniem. Obecne polskie wydanie Garden Party jest przejrzanym przez tłumaczkę wznowieniem wydania przedwojennego. Nakładem wydawnictwa Czytelnik ukażą się również i inne utwory Catherine Mansfield, Upojenie, Wybór opowiadań oraz Dzienniki i listy. No dobrze, kochani, to już by było na tyle. To był taki filmik próbny, dlatego dajcie mi koniecznie znać, czy macie ochotę na więcej tego typu filmów pojawiających się gdzieś co jakiś czas, w którym przeglądałabym to, co pojawiało się na rynku wydawniczym o całe lata temu. Nie 20, nie 30 lat temu. Cofnęlibyśmy się jeszcze bardziej w mroki historii. Dzisiaj przenieśliśmy się do 1923 roku, czyli 100 lat wstecz. I mam nadzieję, że czymś Was zainteresowałam albo przypomniałam Wam o tym, że posiadacie którąś z tych książek, a dawno jej sobie nie odświeżaliście. Był Jarosław Haszek, była Catherine Mansfield, był Józef Hen, Wisława Szymborska, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Herbert George Wells, kto tu jeszcze był? Juliusz Kaden-Bandrowski, Józef Konrad, Zofia Naukowska, Janusz Korczak. No, jest z czego wybierać. Jeśli czytaliście którąś z książek, o których mówiłam, to dajcie mi koniecznie znać, jak się na nią zapatrujecie, albo jak zapatrujecie się na tego konkretnego autora. I do zobaczenia w poniedziałek w kolejnym filmiku, już mocno związanym ze zbliżającymi się świętami. Opowiem Wam co nieco o dawnych, wielkanocnych zwyczajach. Do zobaczenia.